Witajcie! Startujemy z najnowszym odcinkiem Ford Media Boost. Ford Mustang Mach-E jest hitem nie tylko wśród klientów indywidualnych, ale także tych biznesowych. Firma Ford Polska zrealizowała właśnie dostawy do 4 klientów, którzy łącznie zamówili 32 egzemplarze tego całkowicie elektrycznego SUV-a. Samochód poza klientami doceniają także dziennikarze. Nie dziwi więc, że klienci biznesowi, idąc śladem klientów indywidualnych, zmieniają samochody w swoich firmach na zelektryfikowane. Ford ogłosił, że już w roku 2024 klienci będą mogli kupić całkowicie elektryczną wersję Pumy. Auto będzie produkowane w fabryce w Rumunii. To bardzo ważne miejsce dla Forda. Od przyszłego roku będzie montowany tam Transit Courier oraz Tourneo Courier, który od 2024 roku doczeka się również wersji elektrycznej. Pozostając w temacie samochodów dostawczych, czy wiecie, jak wyglądają testy takich modeli? Model F-150 Lightning zmierzył się ostatnio z tak zwanym najtrudniejszym testem holowniczym na świecie. W najzimniejszy od 123 lat lutowy dzień, 3400 metrów nad poziomem morza, elektryczny pick-up pociągnął ważącą ponad 4,5 tysiąca kilogramów przyczepę 13-kilometrową trasą. I oczywiście wyszedł z tej próby zwycięsko. Niełatwiej miał model Ranger. Był testowany w 10 krajach na trasach o długości tysięcy kilometrów. Inżynierowie Forda przeprowadzili także szczegółowe badania każdego elementu tego modelu. Ford testuje system skomunikowanej sygnalizacji świetlnej, który pozwoli otworzyć przejazd dla ambulansów, straży pożarnej i pojazdów policyjnych. Testy są częścią szerszego projektu, którego celem jest analiza korzyści płynących ze zintegrowania funkcji skomunikowanych pojazdów autonomicznych oraz połączonej z siecią infrastruktury. Do zobaczenia za tydzień!